Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Mam dla Was dzisiaj super dozownik do pasty do zębów, słuchajcie, z figurką z minionków. A mianowicie ze Stewartem, który ma jedno oko. Natomiast jest tutaj jeszcze Kevin, który ma dwoje oczu. Może być albo Stewart, albo Kevin, natomiast ja dzisiaj wybrałam Kevina z jednym oczkiem. Może być to jedna z tych dwóch figurek, ale mamy tego z jednym oczkiem. Czyli mamy tutaj głowę, proszę bardzo, będzie to stojak, słuchajcie, zarówno na pastę, na szczoteczki do zębów, przepraszam, jak i pokazujący tutaj, zobaczcie, znak Wiktorii, i do góry będziemy wrzucać pastę. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać w porządku. Mamy tutaj dolną część Stewarta z minionków. Nie wiem, co to było. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Oczywiście nasz Stewart będzie mógł również przytrzymywać szczoteczki do zębów. Także zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. W tą stronę? A nie, to chyba w drugą stronę. Okej, tutaj mamy magnesik, który łączy te dwie części. Chyba? A? Okej. Na dole jest... dolna część jest pusta. W środku mamy tutaj przytrzymywaczki do past, do szczoteczek. Tutaj dwie części łączą się na mały magnesik, a u góry wrzucamy pastę do zębów. Tubkę standardową wkręcamy do tego trzymadełka u góry. No i powinno wszystko zaraz dobrze działać. Myślę, że spróbujemy faktycznie z szczoteczką. Mam ją tutaj przygotowaną. Oj, rozjeżdżają się te dwie części, także magnes nie jest zbyt mocno trzymający niestety. O, tutaj po... wrzucamy. Oj, nic nie wylatuje. Musimy, mocno popchnąć to wnętrze gardła naszego Stewarta. Myślę, że dość dramatycznie to przebiega. Może troszeczkę nacisnę u góry? Nie, też nie. Coś się nie udaje niestety. Niestety żadna pasta mi nie wypadła. Może wymaga to trochę wprawy. A, teraz może? A! Udało się. Wow, to jest zdecydowanie za dużo pasty. Jak na jedno mycie zębów. Aż moja pasta, moja szczoteczka opływa w tej pastie. Także zupełnie nie o to chodziło, ale no, przynajmniej wypadło. Trzeba uważać, żeby za długo nie trzymać tu na dole tej szczoteczki, żeby tej pasty nie wypadło aż tak wiele. Zetrę to troszeczkę, spróbujemy raz jeszcze. Może tym razem pójdzie troszeczkę lepiej. Trzeba być troszeczkę bardziej uważnym. Oj! Troszeczkę się nam rozsuwa. Okej. Powoli. No i... a! No nie, niestety, znowu bardzo dużo tej pasty wypadło. Zupełnie nie... niezupełnie to działa tak, jak uważam powinno. To zdecydowanie za dużo pasty jak na jedno mycie zębów. Może trzeba po prostu rzeczywiście wejść w prawe, może jakoś delikatniej. O, proszę bardzo. Teraz całkiem dobrze. Nie trzeba zatem tak mocno popychać tych gardzieli Stewarda. Także taki właśnie podajnik dla dzieciaków od drugiego roku życia wzwyż, mówi tutaj nam producent. Tutaj mamy Stewarta z jednym okiem i Kevina z dwoma. Może być jedna albo druga figurka. Tutaj możemy sobie odłożyć szczoteczkę po szczotkowaniu zębów. No i cóż, oczywiście po umyciu zębów lajkujemy dzisiejszy filmik, zwłaszcza po wypróbowaniu tego zestawu, proponowałabym. No i cóż, piszcie oczywiście, co chcielibyście zobaczyć w innych filmikach na naszym kanale. No i nasz Stewart oraz Kevin, żegnałem się z Wami. Piszcie, który podoba Wam się bardziej i widzimy się już wkrótce. Cześć!